Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, mam taką perłę, że szczęka opada. Za chwilę przeanalizuję kapitalną partię genialnego Wasilija Iwańczuka, ukraiński arcymistrz, który jest, no, geniuszem. To trzeba powiedzieć wprost. Ale zanim to, serdecznie dziękuję za 30 tysięcy subskrypcji. Jest to ogromna liczba, dziękuję wam za miłe wiadomości. Z tej okazji organizuję turniej online 31 marca, gdzie będziemy grać 13 rund, 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika. Wszystkie szczegóły są w linku, w opisie i w komentarzu. Zapraszam, a jeszcze istotna informacja, no dużo tego się zrobiło. Otóż 23 kwietnia jestem takim, no, małym ambasadorem turnieju na Uniwersytecie w Białymstoku. Gramy o Puchar Rektora, wszystkie informacje znajdziecie też w linku i w komentarzu. Można się już zapisywać, limit miejsc to 150, także o połowę więcej ponad niż w tamtym roku. Też byłem, będę również grał. I co ciekawe, 23 kwietnia w sobotę gramy ten turniej, a 24 kwietnia tej informacji nigdzie nie ma. Będzie rozegrana symultana szachowa ze mną na 30 szachownicach. Piszcie do organizatora w tej sprawie, jeżeli ktoś chciałby zagrać. Spotkamy się, pogadamy, będzie, myślę, że miło. Szykujcie już sobie nocleg w Białymstoku, zapraszam serdecznie. No dobra, to tyle i myślę, że zaproszę was jeszcze raz do tej fantastycznej partii. Moi drodzy, Wasilij Iwańczuk gra tak piękne szachy, że naprawdę polecam się uczyć na jego partiach. Geniusz, który potrafi grać wiele, wiele różnych debiutów na kapitalnym poziomie. I zagrał tę partię w 1996 roku z Aleksiejem Shirovem. Bardzo ostro. Shirov to bardzo ostry zawodnik, który, no, można powiedzieć, jest młodszym odpowiednikiem Michała Tala. Przejdźmy do analizy tej jakże ciekawej partii. D4 zagrał Iwańczuk, D5 Shirov, C4, C6. Ktoś pomyśli, no dobra, gramy D4, więc nic ciekawego się nie dzieje. Otóż grubo się tutaj mylimy, jeżeli pomyślimy sobie, że nic się nie dzieje. Zaraz będzie tak ostro, że głowa mała. Skoczek C3, skoczek F6. Skoczek F3, E6 i goniec G5. To jest ruch, który pokazuje nam, że może być zagrany system Botwinnika, wariant Botwinnika w tej partii. I tak też się dzieje. Pionek zbija na C4. O co chodzi w tym debiucie? Na czym to wszystko polega? Otóż zwróćmy uwagę, że pionek C6 zagrał sobie wcześniej tutaj czarny i dzięki temu ma posunięcie B5. Białe oczywiście mogą zagrać ruch A4, próbując nie dopuścić do ruchu B5, ale wariant taki właśnie bardzo ostry polega na tym, żeby grać E4. Po tym posunięciu przede wszystkim czarne grają B5, tak też w partii wszystko nastąpiło. Po ruchu B5 jest obrona pionka i białe grają E5. Ktoś pomyśli, o fajnie, zdobywam tu figurę, przecież jest związanie. Nie, 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 nic bardziej mylnego, spokojnie, to jest normalny wariant. Tu się czarne spokojnie bronią, w ogóle to jest debiut taki, że i białe mogą wygrać, i czarne mogą wygrać, się tak dużo dzieje, trzeba bardzo, bardzo uważać i grać niezwykle dokładnie. Posunięcie H6 daje tutaj możliwość obrony, no i teraz jak zbijemy tutaj, co się nie opłaca białymi absolutnie, bo tutaj pionek zbija, ja to przestawię, to byłaby świetna pozycja czarnych, od razu mówię, tak proszę białymi nie grać, bo to będzie bardzo, bardzo źle wyglądało. W każdym razie tutaj trzeba grać goniec H4 i po ruchu G5, no jest kilka możliwości. Najlepszą z tych możliwości jest bicie skoczkiem na G5 i w partii tak nastąpiło, ale muszę się zatrzymać i pokazać wam pułapkę szachową, jaka tutaj może nastąpić. Otóż ja czasami sobie zagrywam takie posunięcie e bije na F6 i niejednego mistrza FIDE, czy nawet arcymistrza w online udało mi się tutaj ograć w tej pułapce. Po wybiciu skoczka oczywiście tutaj czarne muszą wybić gońca, ale to, uwaga, jest podejrzane trochę dla białych, więc trzeba bardzo uważać, jak ktoś chce to grać, jak ktoś lubi ultra agresywnie, to bardzo proszę. Skoczek E5 i pułapka polega na tym, że tutaj jak na przykład czarne zagrają czy skoczkiem na D7, czy na przykład goniec B7, to się bardzo narzuca czarnymi, to jest strzał na F7. No i są widełki i w tym momencie, jeżeli na przykład czarne wybiją pionka, to po prostu zbijamy wieżę, mamy jakość więcej, na tym polega ta pułapka, to jest ogromna przewaga białych w tym momencie. Jasne, że
Na przykład król może zbić skoczka, ale to jest jeszcze gorsze czarnej mi z tego względu, że jest hetman h5 z szachem. No i jak król zbija, to zbijamy tutaj, no i zdobywamy po prostu hetmana. A jeżeli król w tej sytuacji odszedłby na g8, to jest hetman g6 i dajemy mata. Pułapka miodzio, ale mało kto już w nią wpada, więc no może na początkowym poziomie się udaje, aczkolwiek musi powstać się wariant botwinnika, co jest rzadkim raczej widokiem. Okej, przejdźmy dalej do pozycji. W partii skoczek zbił na g5, pionek zbił na g5 i goniec zbija na g5. I w tej sytuacji Sirow gra najlepszy ruch, mianowicie skoczek zbył na d7. Tak trzeba grać. Trochę gorsze zagranie to goniec na e7. Już tłumaczę dlaczego. Otóż tutaj od razu wybijamy. Jak goniec wybija, to od razu to wybijamy wszystko do końca. I cały myk polega na tym, że wystarczy sobie zagrać g3, goniec g2, robić roszadę i tak dalej. Potem jest ułatwiona droga też pionkowi na h, ewentualnie w końcówce. I problem polega na tym, że ten goniec f8 jest potrzebną figurą czarnymi. Ale jej już nie ma i możemy sobie czasem poszaleć typu skoczek e4, goniec nam już nie da szacha na b4, bo go nie ma. I tutaj jest na pewno tak przyjemniej grać po prostu białymi. W tej sytuacji skoczek zagrał na d7, no i oczywiście trzeba bić pionkiem, nie gońcem, bo pamiętajmy, groźby są tu silniejsze niż jej wykonanie. Skoczek na pewno nam nie zbije na f6. Byłoby to złe zagranie, po prostu gramy wtedy g3 i tak dalej. Goniec zagrał na b7, no i w tym momencie Iwanczuk, no właśnie, jestem bardzo ciekawy, jakbyście zagrali, ale Iwanczuk gra g3. Mimo wszystko, że goniec stanął po diagonali i jest w stanie uderzać w wieżę, to i tak gra g3. Pragnę Was uspokoić, jest to teoria debiutów, jak ktoś nie zna, no to może się lekko zdziwić i nie wymyśleć sobie takich posunięć oczywiście, bo to jest dosyć trudne, uważam. Ale jak znamy teorię i wiemy, co mniej więcej tutaj w trawie piszczy, no to wiemy, że ten ruch jest dobry. C5 nastąpiło, jest atak na wieżę. Białe się absolutnie nie przejmują, bo grają D5. Moi drodzy, teraz w partii nastąpił hetman B6, ale co byśmy zrobili, jakby pionek nas tutaj zaatakował i ten skoczek miałby problem, bo jeżeli ten skoczek odejdzie, no to goniec tutaj zbija po prostu piona i czarne są świetne. No właśnie, jak zagrać, jak zareagować? Bardzo ciekawa sytuacja. Mianowicie w tej sytuacji tutaj gońcem należałoby zbić na c4. Mega ostro. Biorę tylko pod uwagę, że bierzemy skoczka, bo każdy inny ruch czarnych jest równie paskudny, bym tak powiedział. Tutaj po biciu na c3 białe bardzo szybko mogą wygrać partię. Mianowicie wybijamy na E6. Bardzo ostro. No, jeżeli bicie wieży, no to przyjemny mat na F7. Wszyscy zadowoleni. Znaczy, nie wszyscy. W tej sytuacji, jeżeli tutaj pionek by wybił na F6, na E6, to możemy zagrać na przykład kapitalne zagranie pod tytułem hetman G4 i nie za bardzo widać, jak się bronić. Na przykład goniec D5, no to możemy wybić. Jak tutaj, no to tutaj. Nie mam pytań. Goniec E7, wybijamy. No i co to za pozycja? To jest po prostu koniec partii. Hetman D5 z atakiem. Tu pionek, w ogóle król jest w centrum. Za chwilę robimy roszadę. W ogóle się nie przejmujemy też biciem, bo zawsze wieża zagrywa na B1. Trzymamy pionka. Pozycja jest totalnie wygrana. To trzeba dowieść jeszcze, ale też przewaga w pionkach mówi sama za siebie. Otóż w tej sytuacji właśnie ruch B4 kompletnie nie działa. Hetman zagrał na B6. To jest zagranie, które przede wszystkim pomaga zrobić tutaj długą roszadę, ale jeszcze zwróćmy uwagę, ja trochę się zagłębię tutaj trochę w te partie, wybaczcie, to jest partia dla prawdziwych koneserów, ostrych szachów, mianowicie po wybiciu też na D5 jak się zachować. No ten ruch też przegrywa. Bardzo proste, hetman E2 i koniec partii. Skoczek E5, hetman, goniec E7. Nie ma co grać, no po prostu strata materiału. No więc wróćmy do partii. Hetman zagrał na B6 i w tym momencie Iwanczuk goniec G2. Przy okazji jeszcze jest fajnie, tutaj pionek wspomagany. Długa roszada, no i krótka roszada. To zwiastuje bardzo ostrą grę. Mimo wszystko teraz trzeba grać uważnie. Czarne grają dobrze, białe również do tego momentu również grają dobrze. Nastąpiło B4, no dobre miejsce dla skoczka na A4, mimo wszystko, że stoi na bandzie. Ten ruch przede wszystkim atakuje hetmana, to znaczy tym ruchem atakujemy hetmana i hetman zagrywa na B5. No i teraz należy zagrać niezwykle dokładnie. Uważam, że to posunięcie jest potrzebne. Już tłumaczę
Mianowicie żadne wybicia, nie, 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 tu trzymamy napięcie, trzeba zagrać A3. Bardzo trudny ruch, ale już śpieszę z pomocą. Chodzi o to, że jak pionek przepcha, no to skoczek C3 i możemy już spać spokojnie. Ta pozycja jest genialna białymi, dlatego że na przykład hetman odchodzi na A6, gramy hetman E2 z naciskiem, przy okazji schodzimy od wieży, no i na przykład po wybiciu możemy spokojnie wybić gońcem. Chodzi też o blokadę tych dwóch pionków tym skoczkiem. Fantastyczna pozycja, wierzcie mi, dalibyśmy tutaj radę wygrać. Poza tym figury czarnych są kompletnie nieaktywne. No ale oczywiście przepchanie jest fatalne, a każde wybicie później na B4 powoduje to, że wieża łączy się ze skoczkiem i skoczek już nie musi być broniony przez hetmana. Hetman może sobie podziałać z drugiej strony. Takie fajne zależności w szachach istnieją. Fajne to jest naprawdę. Uważam, że warto analizować ostre pozycje. Wtedy rozbudzamy swoje tutaj takie taktyczne zmysły. Moi drodzy, dalej. Lecimy dalej z partią. Pionek zbił na D5. No i co zrobił teraz Iwańczuk? Oczywiście pierwsza sprawa. Wybija na B4. Pionek wybija na B4. No i teraz zagrywa posunięcie, które mi się bardzo, bardzo podoba. To jest w ogóle taka pozycja, gdzie... No powiem szczerze, bardzo ciężko znalezienie o jak najlepsze posunięcie. I w tym momencie Iwańczuk zagrywa, bo tu można grać goniec na F4 na przykład aktywnie, można i B3 kopnąć, trochę szarpnąć, ale goniec E3 wydaje się takim ludzkim zagraniem. Tak gra właśnie Wasilii, dlatego że blokuje przede wszystkim pionka. Goniec na D4 miałby świetne tutaj widoki w blokadzie i myślę, że tyle w temacie. Jeszcze hetman G4, pamiętajmy, że ma bardzo fajne pole. W przyszłości H4 możemy próbować tym pionkiem też robić karierę. Skoczek zagrał na C5 w tej sytuacji. No i po tym ruchu hetman dał szach. I w tej partii dopiero w 20 ruchu Aleksiej Shirov robi taką niedokładność małą, mianowicie po tym szachu zasłania się wieżą. Nie najlepsze posunięcie, dlatego że hetman dalej jest aktywny i tutaj Iwańczuk za chwilę zagra taką petardę, że głowa mała, ale najlepszym ruchem dla czarnych byłoby raczej zasłonięcie się hetmanem, dlatego że wymiana hetmanów powodowałaby zmniejszenie napięcia w ataku białymi. Czarne mogłyby troszkę spróbować oddychać w tej sytuacji, aczkolwiek ja sercem jestem tutaj w kolorze białym, bo lubię grać takie rzeczy białymi. Dobrze. Wieża zagrała na D7 i teraz znajdźcie kapitalne zagranie, dwa wykrzykniki. Od razu powiem, że silnik tego ruchu w ogóle nie bierze pod uwagę, a w książkach, różnych analizach ten ruch jest mianowany dwoma wykrzyknikami. Kapitalne zagranie. No po prostu zostawiam Was na kilka sekund, jak zagrać białymi, kto chociaż niech zgadnie ten ruch. No to szapoba. Otóż Iwańczuk, moi drodzy, zagrywa hetman G7. Kto wpadł na taki ruch? Piszcie w komentarzu. Wow! Nie wiem, co powiedzieć. Analizowałem tę partię już wiele razy. Ostatnio ją sobie odświeżyłem i po prostu oczy wychodzą na wierzch. Oddanie hetmana. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj wybicie jest konieczne, bo inaczej hetman robi tutaj postrach w obozie czarnych. No więc trzeba wybić. Pionek wybija. Na razie hetman jest za gońca, ale właśnie chodzi o to, że ten pionek jest tutaj mega zaawansowany. Silnik mówi remis. W ogóle ciekawe. Mega, czyli poświęcenie musi być dobre. Wieża zagrała na G8. No i w tej sytuacji dalej następny ruch jest jedyny, który oczywiście daje przewagę. Jest to, myślę, że proste teraz. Skoczek zbija na C5, czyli dwie figury w tym momencie za hetmana plus jeszcze widły. Próba też zdjęcia bardzo silnej figury gońca B7. No i co dalej? No właśnie, moi drodzy, w partii D4 nastąpiło. Zaraz do tego ruchu wrócimy, ale zwróćmy uwagę, co na przykład by było, jakby wieża zagrała. Na przykład na C7 po prostu by uciekła. To tutaj byśmy musieli kopnąć od razu gońca, no bo to jest bardzo silna figura. Wieża na przykład wybija. No i moglibyśmy się pokusić o ruch goniec D4, ale nie byłby najlepszy. To się bardzo narzuca, bo chcemy bronić pionka. Tylko że po ruchu F6 i po wybiciu jest po prostu wybicie tutaj, oddanie wieży, bo ten pionek był mega zaawansowany i ta pozycja byłaby czarnymi lepsza. Z uwagi na bardzo dużo pionków, bardzo złożona jeszcze pozycja mimo wszystko, kompletnie oderwana od rzeczywistości. Tutaj trzy pionki lecą, tutaj w ogóle trzy pionki lecą, ale raczej czarne są dobre. Lecz
Wróćmy do pozycji w tym momencie. Można by było zagrać dokładniej, czyli wieża z F na D1, czyli wprowadzić kolejną figurę do akcji i tutaj napadać na pionka D5. Kapitalne ze strony białych. Mogłoby to dobrze naprawdę wyglądać. No ale w ostrej pozycji robi się dużo niedokładności. Aczkolwiek ruch D4 wydaje się dobry. I teraz uwaga. Po ruchu D4 Iwańczuk tutaj tak. Tu wisi. Pionek w natarciu. Wieża gra. No ta jeszcze nie gra. Dużo się dzieje. Jak grać? Najlepiej, najprościej jak potrafimy. Iwańczuk też potrafi grać proste szachy, mimo że gra tak... No jest arcymistrzem, ale jego figury tak, mają taką lekkość gry. Przynajmniej ja mam takie odczucie. I teraz w tej sytuacji goniec po prostu zbija na B7. Wieża zbija na B7 i uwaga, skoczek zbija na B7. Co ciekawe, nie można wybić gońca. Chciałoby się to zrobić, no ale jest skoczek D6 i to jest fajnie policzone. No więc jedyny taki sensowny ruch to byłoby wybicie skoczka, tylko że w partii w ogóle hetman B6 zagrał i to też jest fajne posunięcie czarnych, żeby była jasność. Bo tu jest cały czas obrona i atak na gońca. Tylko że zwróćmy uwagę, co by było po wybiciu. To by było gorsze czarnymi. Czy hetmanem, czy królem. Bez znaczenia, bo białe i tak wybijają, bronią pionka, a przy okazji wieża fajnie patrzy na pionka A7. Na przykład po A5 wieża z F na E1 współczuje pozycji czarnym. Mimo dysproporcji figurowej kompletnie tutaj białe sobie świetnie radzą. Ale wróćmy do partii. Hetman zagrał na B6. No i w tym momencie jak grać? Wasili robi najlepsze ruchy w partii. Ciekawy jestem, czy byście zagrali tak jak on, bo to nie jest łatwe. Goniec zbił pionka. Tak po prostu. Hetman zbił gońca. I wieża z F na D1. Bardzo ciekawa sprawa. Tutaj należy też zwrócić uwagę, czy na przykład nie można zbić hetmanem na D1. Ktoś pomyśli, co ja gadam? No ale teraz... uwaga, bo po wybiciu i na przykład tutaj zbija król, można byłoby się pokusić, że te pionki wygrywają partię. Nic bardziej mylnego. Wieża D4. Na przykład jak wieża zbija, no to zbija pionek. Tutaj A5, król F1. Jest to wygrana wieżówka. Król musi zmierzać szybko do tych pionków, a tutaj pionki zawsze sobie poradzą. Wieżówka byłaby wygrana. No ale właśnie. Po wieży z F na D1 jeszcze istnieje taka opcja jak no, bicie na G7. Jeśli to by nastąpiło, no tak nie było, no to tutaj moglibyśmy wybić na A7. Ja sobie zdaję, skomplikowana partia, dużo wariantów, podwariantów. Mam nadzieję, że się nie pogubimy. Tutaj mógłby zagrać król na B8. Dużo pułapek istnieje. Wieża z D na A1. Trzeba bronić. No jakby hetman teraz zbił kolejnego piona, bo to by się bardzo narzucało, to skoczek D6. Można się czarnymi już poddać. Z uwagi na groźbę wieża B7, król i... No, wieża B7 grozi po prostu tutaj mat. Na B7. Więc trzeba było wybić wieżę i wieża wybija. No i tutaj sobie skoczek spokojnie radzi z wieżą i te pionki czesze. No dobrze. W partii jednak hetman zbił na B2. Na co Iwańczuk zbija na A7. Król B8. Okej. Przepraszam najmocniej... Trochę tutaj odjechałem z wariantami, nie, wieża nie zbiła na A7, po biciu na B2, skoczek dał szach. Właśnie, to, tutaj tak poszło w partii, król zagrał na B8. No i teraz, pewnie większość osób by zbiła na C4, ale nie Iwańczuk. Iwańczuk gra figurami, próbuje atakować. Wieża z D na B1. Hetman teraz zbił pionka, no i wydawałoby się, że problemy czarnych znikają nie do końca. Trzy figury są blisko czarnego króla, może być problem. I teraz proste zagranie. Oczywiście wszyscy zbijamy na B4, król na C7. No i teraz bardzo ładny ruch, bardzo ładny ruch. Tutaj też no silnik pokazuje różne rzeczy, że wieża D1 jest świetne, że skoczek na B5 jest dobre, ale wieża A6 jest takie ludzkie. No bo zobaczcie, tutaj takie małe pułapki, siatki matowe na króla się już ustawiają powoli. Tu jeszcze grozi bicie pionka. Król jest bezpieczny, wszystko dobrze gra. Wieża zagrywa na B8, trzeba uważać. No i teraz jak grać? Powiem w ten sposób. Bicie na C4 byłoby też dobre. Tak nie było, bo na przykład po król D7 jest skoczek F7. To trzeba było dostrzec. Pionki znikają, skoczek nietykalny, tu grozi bicie na A7. Partia jest kompletnie przegrana. Nawet jak jakiś szach tutaj na B1, to król się chowa. Hetman nie daje potem szacha królowi. Okej. Jednakże Iwańczukowaty
po prostu, o, proszę o wybaczenie, tak sobie po prostu żartobliwie mówię, tutaj, tutaj wieża zbija na A7 w tej partii, król zbija i wieża zbija na B8. Trzeba było białymi bardzo dokładnie przeliczyć, czy faktycznie te dwie wieże dają radę z hetmanem na hetmana i na tego oddalonego pionka. Dają radę. Tutaj grozi wieża C8, ale przeciwnik Iwanczuka Sirow zagrywa hetman G4, no i zwróćmy uwagę, jest obrona C8, na co nastąpił szach. Wtrącone posunięcie, król zagrywa na C6 i wieża A1. Wierzcie lub nie, w tej pozycji Shirov poddał partię. Już tłumaczę dlaczego. Nie ma możliwości dojścia tym pionkiem, a dwie wieże za chwilę w bardzo prosty sposób się koordynują i zbiorą tego pionka. Na przykład król C7, jak sobie zagrywają tutaj czarne, no to wystarczy wieża D2 i nie ma obrony przed wieża C2, wieża C1 i kosze pionka. Dalej to jest sprawa techniczna. To jest też fajne, że nie ma na przykład takiego ruchu F5, F4, to jest zbyt wolne, bo jestem szybszy wieżą i zawsze wybijam i tu kontroluję czwórkę. Na przykład jakby w tej sytuacji hetman zagrał powiedzmy na E2, to gramy wieża C1. No i też nie można na przykład hetman B2, bo mamy szacha i zbieramy pionka. Powiedzmy król C7, no to wieża D4 i zbieramy pionka. Nie ma tutaj obrony. Kapitalna partia, uważam. Tyle w temacie. Dzięki serdeczne za uwagę. Piszcie w komentarzu, co sądzicie i zapraszam jeszcze raz na turniej do Białegostoku. Wszystko macie podlinkowane w opisie i w komentarzu. Mam nadzieję, do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć.